Jeszcze raz. Nie? Nie! Ja nic się nie widzę. Cięcie, chłopaki, idziemy to! Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Jesteśmy dzisiaj w Lublinie i mamy wyjątkowego gościa. Znaczy, nie wiem czy my jesteśmy chyba gośćmi, ale jest to Aleksandra Mirosław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Widziałem materiał UBNT i mi się podjarałem. Widziałem jak tutaj skaczecie i pomyślałem sobie, biorąc udział już w Ninja, w różnych tam zawodach, w jakichś OCR-ach, biegunach, no to pomyślałem, że też chciałbym spróbować, więc udało się zrealizować takie spotkanie dzięki firmie STS, także dzisiejszy materiał będzie sponsorowany. A co to jest firma STS? Jest to firma zajmująca się bukmacherką. Jest to oficjalny sponsor reprezentacji polskiej drużyny w piłce nożnej i jest na rynku przeszło 25 lat. Także dzisiaj dzięki tej firmie udało się właśnie zrealizować to spotkanie. Bardzo dziękuję. Sama firma STS ruszyła z nową kampanią, do której zaangażowała 3 osoby. I właśnie jedną z tych postaci jest Ola Mirosław. Światowa mistrzyni we wspinaczce szybkościowej. To jest bardzo ważne. Pozostałymi twarzami wspierającymi całą tą kampanię są Rezi, jako youtuber go znacie pewnie, i Janusz Walczuk, który zajmuje się muzyką. Hasło przewodnie kampanii: jesteś gotowy, możesz wygrać. Zamysł kampanii polega na tym, że osoby definiują na swój własny sposób, co to znaczy być gotowym na wygraną, nie? Jestem gotowy, mogę wygrać, nie? Albo ty jesteś gotowy, możesz wygrać. Więc wszystkie osoby mogą to interpretować na swój własny sposób i dzisiaj poznamy definicję Oli Mirosław. W opisie pod tym filmem macie link, w który jeżeli wejdziecie, będziecie mogli zapoznać się na spokojnie z profilami każdej osoby, która wspiera tą kampanię. A więc powiedziawszy to wszystko, myślę, że możemy przejść do rzeczy, bo musimy się rozgrzać i no dzisiaj mam nadzieję pobić rekord światowy. Mam nadzieję, że to się uda również. Nie no, tak naprawdę mam nadzieję, że w ogóle uda się to chociaż pokonać w jednym ciągu bez odpadnięcia od tej ścianki, bo jest dosyć trudna i wygląda tak z tego już co zobaczyłem, że nie ma tutaj takiej ciągłej drogi, tylko w pewnym momencie trzeba chyba skakać. Nie jest tak, że cały czas będziecie mieli styczność dotykając tej ścianki, tylko no, trzeba będzie zrobić jakiś taki manewr, którego ja się najbardziej obawiam. No, ale może sobie poradzę. No, dzisiaj będziesz, mam nadzieję, że mnie nauczysz, pokażesz mi. Czy mamy uprząż na mnie? Bo tutaj, mamy. Wiesz, mamy. A przygotowana jest. Kto mnie asekuruje? Czy to jest samo asekurująca się linka? To jest autobelay, automatyczny system asekuracji, który jak będziesz poruszał się do góry, to będzie cię wybierał, okay, a jak się puścisz, to cię opuści. Dobra. Ale nie podciąga, jakby nie ułatwia ci zadania. Dobra, dobra, czyli... Czyli cię nie odciąży. A to jest tak psychicznie trochę stresujące zaufać lince, żeby się odpuścić, no nie? Jak ale to, nie to, jak się szybko biegnie, to nie myślisz o tym. To będziemy biec jak najszybciej, dobrze. Pierwsze w ogóle pytanie, jak ty widzisz tą definicję wygranej dla ciebie, nie? Co, na czym to polega? Co to znaczy być w ogóle gotowym na wygraną? Bo to jest takie hasło, w sumie ja się pierwszy raz spotkałem z takim. No i interesujące. A dla mnie tak naprawdę gotowość to jest bycie gotowym każdego dnia do tego treningu, do tego co robię, czyli de facto podporządkowanie mojego życia pod ten cel, który jest no, na końcu mojej drogi sportowej, tak? Czyli to, co sobie postanowię, że chcę osiągnąć w tym sporcie, jakby przez tą codzienność jestem gotowa do jego osiągania potem. Co trzeba mieć w charakterze? Czy człowiek ze słabościami, twoim zdaniem, czy każdy jest gotowy na zwycięstwo, na wygraną rzeczywiście? Myślę, że tak, bo to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do tych słabości, no bo uważam, że jeżeli ktoś pracuje nad tymi słabościami, to z biegiem czasu te słabości mogą być taką naszą w sumie siłą, tak? I kiedyś też to przeczytałam, że jesteśmy tak silni jak nasze najsłabsze strony, nasze najsłabsze cechy. Ja nie wiem, czy ja mam słabości, bo tak naprawdę nawet jeżeli je może miałem, ale jak mam te słabości, to staram się w nich zobaczyć coś, co spowoduje, że mogę coś wnieść większego na przykład do swojego życia, jakoś tam progres jakiś no zrobić. Tak, no właśnie. To chodzi o to, że zależy jak do tych słabości podchodzimy, czy jakby pogrążamy się w tych słabościach i no uważamy, właśnie, że czegoś nie podejmujemy, bo jesteśmy jakoś słabi, czy jednak podejmujemy tą rękawicę i staramy się tą naszą słabość przekuć w siłę po prostu. No, jakby... Czy akceptujesz to, no? Tak, i jakby no, to tak samo, tak jak właśnie mówią mądre słowa, no jesteśmy tak silni, jak są silne nasze słabe strony. I to w sporcie ma naprawdę duże odzwierciedlenie. A wspinasz się 13 czy ile lat? Od 2007 roku, więc 15 już. 15. We wrześniu minie 15 równo. To ja tak mniej więcej zacząłem ćwiczyć swoje. Mistrzem świata nie jestem jeszcze. Jeszcze.
Ale... A, to jest słowo klucz jeszcze. To tak nie ma szans tego tak zrobić, wiesz, żeby nie... Teraz to jest studenci. Bo Marcin normalnie pocisnął chyba, nie? Tak, bo Marcin się wspina. Ja wiem, ale 20 parę sekund. I to dużo wyżej niż ja. Dobra, i tutaj spinam. Okej, okay, dobra. Myślałem, że powiedziałaś, że... Żebyś nie wypadł. Odegnij mnie, ja sobie okay. Wypróbuję tą uprząż. A ciebie nie kusił jakiś trzypiętrowy blok? Nie. 7 sekund? Tak nie, 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 nie mam takich. Za ścianę już? Życie miłe, nie? Pocieszyć się tytułem mistrza jeszcze w życiu. Ja wolę sportu, bo ja takie podejście... Palczyk w sumie nie dogrzałem, ale... Na zasadzie mistrzostwa, zawody, puchary, a jakieś magnezje, coś? To jest. To masz też taką specjalną, coś z żywicą, ma lepszą to? Nie, no po prostu mam magnezję, którą lubię. Ale nie, no nie będę robiła szkoda, kto jest bez. Nie, bo Marcin mówił, że tam jakaś jest żywica, która ma domieszkę jakiejś tam żywicy i jest bardziej klejąca, nie? Kurde, chyba jestem mniej zaawansowana w temacie w takim razie. Muszę z nim porozmawiać na ten temat. Dobra, wiesz, ja to się pobawię pierwsze. Musisz lecieć. Zobaczę jak to... Ja zajmę się. Teraz? Tu stawiasz nogę? Tak, tutaj stawiasz, dokładasz. Sięgasz dalej. Ale pompa. Czekaj. No dawaj, wysoko nogi teraz. Już? No nie, musisz do tego metalowego, co tam masz w tych kapietach. O stary! To jest wolny czas. Dobra, to jak nie na siłę... Aaaa! Nigdy nie lubię tego spadania. Jak śmierć naprawdę. To jest coś takiego, że jak już znasz ruchy, wiesz gdzie złapiesz, wiesz gdzie masz chwyt. A tutaj ja nawet nie wiem, rzeczywiście nie wiem co mogę złapać, ale widzę też odciski te co są od magnezji. Mniej więcej widzę gdzie można. No tak. Tylko że takie długie wejście strasznie pompuje palce, a jak się szybko wchodzi to myślę, że dopiero dochodzi do ciebie jak zejdziesz chyba, co? A jak mi, no to jest wysiłek interwałowy bardziej niż wytrzymałościowy. Najgorsze to w ogóle się wybić. Ja myślę, że jak ludzie tam biegają i robią to bardzo szybko, to już nie myślą o tym. No ale mam coś takiego, myślę z tyłu w głowie, że tak psychicznie, że zaraz odpadnę, że zaraz spadnę na ziemię. Mam coś takiego jeszcze jako nowicjusz. Tutaj mogę spytać, na ile wygrana zależy od psychiki? Wiesz co, odnosząc generalnie do samych zawodów, jeżeli chodzi o, nie wiem, ten mindset, przygotowanie głowy versus przygotowanie fizyczne, to wydaje mi się, że jedno wynika trochę z drugiego, bo jakbyś super przygotowany psychicznie, ale fizycznie tak średnio, no to ta psychika ci za dużo nie pomoże, ten mental. A z drugiej strony, że będziesz, nie wiem, w stanie, będziesz biegać w stanie rekordy świata, ale zaniedbasz tą strefę mentalną, no to niestety nie udźwigniesz tego na zawodach, więc wydaje mi się, że no to trzeba rozwijać trochę na jednakowym poziomie, czyli to musi ze sobą współgrać. A jeżeli chodzi o strach, o którym wspomniałeś, to to fajnie powiedział kiedyś Tim Grover, że możesz się bać, ale nie możesz mieć wątpliwości. I jakby ja bym powiedział, że strach jest zawsze. No to dawaj, druga runda. Teraz się zestresowałam i odpadnę. Czekaj, bo ja nie wierzę ci. Odpalę stoper. Stoper. Ja nie pokazuję, bo moich czasów wiesz o tym do kamery. A, nie możesz? Nie. Możesz sprawdzić sobie. Dobra. I zrobić wymagający ewentualnie wzrok. Ale nie mówisz ile, to jest tajemnica. Dobra, dobra. Bro, what can I say? She's good. She's good, right? To tak, żeby ci przyspieszyć początek, najlepiej jakbyś sobie wystartował stąd i stąd. Lewa noga idzie tu. Wtedy sięgasz lewą ręką do gałki. Lewa noga wtedy idzie tutaj, a prawa idzie albo tu noga, albo tu na tarcie. Hop, hop. Tak, i jedna, hop. Druga. Dobra, już wyżej nie wchodzę. Tak. Ogólnie wszedłem, więc moim celem teraz już nie jest wejście, bo wszedłem. A najwyżej chcę spróbować troszkę szybciej to zrobić. A i pamiętaj, że do wyłącznika wyskakujesz, a nie sięgasz.
nie wystarczy, no jak ty się, ja się z... Bo tam się próbowałeś uratować, dlatego cię tak machnęło. Zesrałem się tam, no tak, no nie będę kłamał. Zarzuciło. Dobra, czy nie będę spinał, po prostu idę trochę szybciej, no. To się liczy, czy nie? Tak. Dawaj, dawaj, trzymaj. No dawaj, z góry go, z góry go. Prawa ręka, o tu. Puść się, puść się, puść się. Puść się? Puść się. Ja się tak boję. Dobra, chodź. Teraz już, teraz kolejny będę liczył. To jak chcesz mieć czas, mam czas formy, która się nam wystartuje. A, o kurde. No nie, to ja takich nie lubię. Ale weź miał dokładny czas. To już mnie stresuje. Profesjonalny sprzęt. To jest platforma uzbrojona. I do trzeciej wystartujesz. O, ja nie chcę, na czas to jest... Dobra. A jak masz z treningami? Zakładam, że no nie chce ci się zawsze iść na trening, nie? Jakby nie wiem, czy masz pewnie dni, że byś poszła i sobie poprzytulała się do uchwytów, porandkowała, a czasem byś powiedziała, że nie chce ci się iść, tak zakładam. I tak jest, czy nie? Wiesz co, mam, oczywiście jak w każdym się daje, mam takie momenty, gdzie nie mam gorszy dzień, gorzej się czuję, czy cokolwiek. Natomiast gdzieś tam chyba przez te wszystkie lata trochę nauczyłam się to w pewnym sensie wyłączać, jakby wchodzę na ścianę i po prostu to robię i wiesz, jakby ten trening jakościowo, nawet jak mi się nie chce najbardziej na świecie, nie może się różnić od tego, kiedy mi się chce najbardziej na świecie, nie? W ogóle czasem taki słaby dzień to może się okazać bardzo dobry, tak, nie? Jak zrobisz trening. Wracając do pytania, co się wydaje, bo też się dostaje, że skąd biorę motywację na te wszystkie treningi i tak dalej. Mi się wydaje, że w moim przynajmniej przypadku, nie wiem, tak wszyscy mają, ale ten cel gdzieś tam jakby no tak, tą motywację pobudza, że jakby czasami jak mam przykład, no, naprawdę taki zjazd humoru, czy takiej w ogóle siły, że jestem zmęczona, przemęczona, bo jest środek sezonu, już jest tego wszystkiego dużo, presja jest duża i tak dalej. Ja lubię sobie wtedy wpadać na przykład swoje filmiki z najlepszych startów. Mhm. I jakby wtedy sobie zdaję sprawę z tego, że warto było przejść przez ten moment takich, no cięższych dni, nie? Jakby, bo czasami to nie jest jeden dzień, czasami to jest tydzień. Trzeba patrzeć. Ja nic się jest, nie, nic nie, to... Cięcie, chłopaki, idziemy to! Nie, no to masz właśnie tego obraz, wiesz, że na treningach nie jest tak idealnie, jak jest na zawodach. Czasami ja mam trening, kiedy przychodzę na ścianie i 6 razy rzędu nie mogę wystartować. Kurwa, nic się nie dzieje, nic, tniemy to. Ja za bardzo już, za dużo gadam, rozkojarzyłem. To cię nie osłabia teraz, takie nie. Dwa zerwania? Ja muszę teraz pójść i to skończyć. Okej, dobra. That's the point. No dobra. Dawaj tam. Dawaj! A, to rekordzik. Złote rady. Plany treningowe zapraszam. iPaPlany.pl. Nie. Już zapomniałem. Nie, czekaj jeszcze raz. Co ja? Nie? Kurwa! Nie! Nie! No ja! No dasz radę. Dobra, nic, no muszę wolniej to zrobić, sorry. Lewy, prawy, lewy. Rekord. No właśnie, nuda, nie? Tak samo treningi, jak ja trenuję przez 13 lat,
naturalnie. I teraz wszyscy zapraszam do komentarzy. Ale powiedzmy, to co się da wymaksować naturalnie przy normalnej jakiejś tam diecie, a to naprawdę, to są już granice. I tak naprawdę zmiany w sylwetce, po dwóch latach coś tam trochę widać, wiesz, bardziej, nie? Ja na przykład podobało mi się, że poszedłem na K1, bo widziałem progres. Jednego od 1 kwietnia widziałem, jak mnie się chowam przed ciosami, się odwracam, a 3 tygodnie później już się z kimś biłem, normalnie stałem, nie? I fajnie, jak człowiek widzi progres, to jest bardzo takie motywujące. A najgorzej już później, jak jest ta ostatni odcinek do perfekcji, gdzie właśnie się staje mistrzem, to już jest taka monotonia. Znaczy, to wiesz co, to ten taki ostatni moment, w moim przypadku przynajmniej, przed zawodami najważniejszymi tego sezonu, to jest taki moment, gdzie i zmęczenie jest duże, oczekiwania są jeszcze większe. I tu już tak naprawdę ta ostatnia prosta to jest często walka już z samym sobą, ze zmęczeniem. Jakby wiesz, że jeszcze tych kilka treningów i już wyjdziesz na prosto, że na zawodach tak naprawdę ja czasami się śmieję, że powiedz te 6,5 na zawodach to jest takie trochę easy, bo jakby to wchodzi tak łatwo. Ja tutaj biegnę na trening na przykład i biegnę, nie wiem, 7,5 i się zastanawiam, skąd jeszcze sekundę z tego urwać, nie? Więc tutaj jest zupełnie inny taki stan, nie wiem, świadomości, że no na zawodach to już jest taka wisienka na torcie. Jak masz zawody w innym kraju, jest zmiana czasowa, już tutaj się przygotowujesz, czy nie? Nie ma to znaczenia dla mnie. W sensie są rzeczy, na które mam wpływ na zawodach, czy przygotowaniach, i są rzeczy, na które nie mam wpływu. Więc finalnie to wygląda tak, tak samo jak do Tokio leciałam, ja byłam tam 2 dni czy 3 dni wcześniej. I my tak jakby zawsze latamy tak na zawody. My nie jesteśmy niestety związkiem, który jest stać, żeby wysłać nas na 2 tygodnie przed mistrzostwami na drugi koniec na drugi koniec świata. Tylko po prostu lecimy 2 dni wcześniej, no i tyle, gra z tym, co masz. Nie ma sensu, żeby w Polsce na przykład iść, nie wiem, wstawać o 3, bo tam już akurat jest godzina tam normalna, nie? Z perspektywy czasu, z mojego doświadczenia, gdzie nigdy tego nie robiłam, uważam, że nie. A! Dobrze! Dobrze! Muszę się uspokoić. No dobra. Na spokojnie, kurwa, nie śpisz. No i tak, moi drodzy, jak wiecie, zawsze kiedy macie coś ważnego do nagrania, to akurat wtedy coś musi się spieprzyć i tak się stało niestety również i tym razem. Mieliśmy drugą kamerę, która pokazywała moje wejście rekordowe, niestety jednak straciliśmy te ujęcia, ale spoko, stoper działał, Ola zatrzymała czas, no więc tak, nie widać tego przejścia, ale to było moje najszybsze przejście tego dnia. Wiem, wiem. No dobra. 28,91. Akceptuję. No, także moi drodzy, kończymy materiał. Tak to wygląda, nie przedłużając. Zapraszam jeszcze raz do opisu. Możecie tam wejść w link i zapoznać się z wszystkimi uczestnikami, z ich historią. No i ja dziękuję bardzo za spotkanie. Ja również. Jesteś bardzo potężnym zawodnikiem, także do grona docentusów Cię rejestrujemy. Łapa do góry, subskrybujcie. Widzimy się w następnym materiale. Dziękujemy. Siemano. Peace out. Wiesz, bo mi całą rozbierzesz zaraz. Już coś tak sobie zagadałem. I co? Ty już nie musisz zajmować, wystarczy, że do dołu pociągniesz. Pach, pach, pach. Ja Cię w dół. Ty już całą uprzesz chciałeś rozmontować.